żeby ich nie stra... A, ci, co to jest? Halo? Ktoś tam jest. Co ten lekarz w ogóle robi? Co ja mam pomysł? Dobra, wchodzimy tam. Na barana? Nie mogę cię na barana. Ja nie mogę, tu jest tyle potworów. Zaraz będzie... Słuchaj, zaraz będzie dzień. Odgrodzimy się od tego lekarza. Słuchaj, poradzimy sobie. Na spokojnie. Idź mi stąd, zombiaku. Nie, nikt cię tutaj nie chce. O co tu chodzi? Nie wiem, weź mnie sam, proszę. Ja już zaraz... Hejka wszystkie, dobra, słuchajcie, już jesteśmy. W tym momencie jest dzień, bo tak się przespałem troszkę. No i pasowałoby stąd wyjść i szukać z powrotem Muffinki. Ja nie mogę, mam nadzieję, że ona się tutaj gdzieś elegancko, no nie wiem, gdzieś schowała. I mam nadzieję, że ją dzisiaj znajdziemy. Dobra, zostawimy sobie ewentualnie to wszystko, żeby tutaj tak stało, żeby nie było problemu. Ewentualnie będziemy szybko wbiegać, tu sobie ustawimy te bloki, będziemy się chować, gdyby nas coś goniło. No widzę, że potrzebujemy zjeść. Oczywiście jeszcze te miksturki szybkości, chyba skoku ustawiłem sobie, gdyby był jakiś problem. Dobra, i teraz szukajmy. Tak, te beczki wszystkie były sprawdzone, więc tutaj ich na pewno nie będzie. I tu byliśmy. Wy zdecydowaliście, że mamy przeszukać dokładnie całe właśnie laboratorium i mam nadzieję, że właśnie tutaj znajdziemy Muffinkę. Słuchajcie, mi się wydaje, że Muffinka mogłaby być gdzieś za tymi drzwiami, bo tu jest coś zepsute. Ja postanowiłem, że to rozwalę w tym momencie. Wow, tu są jakieś pistony, ale czy tu jest coś więcej? Nie, tu jest jakieś... A nie, to jest wyjście. Aha, ej, zobacz. Czy tu z emeraldy wszystko. Czyli ta cała muzyka, co gra. Wow, a tu ja nie mogę. Ja to przyjdę skopać potem. Ja wam to obiecuję, że to wszystko będzie skopane. Ale dobre, słuchajcie, nie przedłużamy. Szukamy w tym momencie Muffinki. Mam nadzieję, że ona gdzieś się tu schowała. Co to jest znowu? Ja nie mogę. O, dobra, Kitek. Na spokojnie. Jest dzień, nie ma żadnych potworów. Tak więc tu ładnie słonko świeci. Tu są głowy. Zostaw nas. Ja nie mogę. Poczekajcie. Ktoś napisał zostaw nas, czyli jest ich kilku. Na pewno nie jest sam w tym momencie. Dobra, czy ja mogę to otworzyć? Ojeju. Dobra, wiecie co? Ej, tu jest miecz. Jaki dobry miecz. Dobra, weźmiemy sobie ten miecz, ale mam nadzieję, że tu się nic nie stanie. Co to jest? Wow, o nie, to statrująca róża. Ale... tu nie było wcześniej dziury? Okej, dobra, to ja nie mam zielonego pojęcia, co w tym momencie tutaj zrobić. W ogóle była dziura wcześniej przez tego creepera wysadzonego i na tym miejscu postawiło się właśnie w tym momencie to. Zostaw nas... albo... O nie, to jest... Zawróć. Czemu takie coś tu pisze? Tej tabliczki też... O, ja nie mogę. Dobra, nie. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie jestem pewny, że w tym momencie gdzieś tu jest Muffinka. Tu jest zawróć, czyli możliwe, że to jest w tą stronę gdzieś. Pewnie za tymi drzwiami. Drzwi też nie działają. Myślałem, że będą działać. Okej, tu są te znowu te pistony i to jest żelazo. Ale nie, ty... Co to jest? Jakiś blok specjalny. Ja nie mogę. Dobra, to sobie wyrzucimy elegancko. Dobra, ja nie mogę. Mam nadzieję, że ten pomysł, żebyśmy to przeszukali, wasz pomysł będzie odpowiedni, bo naprawdę, no, wiecie co, no, troszeczkę, ale od razu, czy ja mogę to zebrać? Ej, ja mam pomysł. Ja to wezmę i spróbuję w tym momencie ulepszyć sobie ekwipunek na netherite'owy i myk. Czy ja to mogę zebrać? Jest, mogę to zebrać. Dobra, i czy tu jest jakiś crafting? Ja mogę crafting stworzyć ewentualnie. Gdzie jest tutaj? Nie mam desek. Ja nie mogę. Gdzie są deski? Musimy to olać niestety. Tędy. A, okej, tu byliśmy. A, nie, tu jest. O, ja nie mogę, nie. Gdzie co, schowiemy sobie może te rzadkie rzeczy. Ewentualnie, żeby ich nie stra... A... co to jest? Halo? Ktoś tam jest. Czy tam jest Muffinka? Tam leży Muffinka razem z lekarzem. O nie, szkieleta słyszę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ej, ona tam jest. Dobra, wiecie co? Wiecie co? My musimy w tym momencie jakoś to wyważyć te drzwi i wejść, ale zobaczcie w ogóle, jaki to jest dziwny tam biom jakiś. Ja nie mogę. Co ten lekarz w ogóle robi? Co ja mam pomysł? A nie, to jest... Wypijemy poty? Nie będziemy pić pot. Dobra, wchodzimy tam. Czy tu jest jakieś wejście? Nie. Guzik możemy sobie stworzyć i normalnie wejdziemy tam przez guzik. Nie da rady. Mam pomysł. Żelazo i żelazne płytki. Dobra, teraz normalnie sobie to otworzymy. Halo, dzień dobry. Panie lekarzu, co pan robi? Pomóż mi. Panie lekarzu, halo. Co jest? Czemu on się tak... Muffinka? Muffinka, halo? Muffinka? Kitek, pomóż. Panie lekarzu, co pan robi? Jej, co, czemu to wydaje dźwięki? Co to jest? Wiecie co? Panie lekarzu, co pan robi? Niech mi pan się wytłumaczy. Dlaczego on stoi? Muffinka, czemu on stoi bez ruchu? Czemu on nic nie robi? Powiedz mi. Muffinka! Mam tak już od paru godzin. Czy ty możesz się ruszyć? Możesz się ruszyć, Muffinka? Nie mogę. Nie ma do ciebie wejścia w ogóle. Tędy nie? Czy ja tu mogę przeskoczyć? Co jest? Dobra. Co? O co chodzi z tym w ogóle? Taki dźwięk wydaje. Dobra, nie, wchodzimy tędy. Panie lekarzu, może się pan ruszyć? Czemu się tak cały czas na ciebie, Muffinka? O nie, ty jesteś zakopana cała, Muffinka! Pomóż mi, Kitek! Pospiesz się! O nie, potwory! Nie muszę wracać! Ten potwór może mnie zostawić, no panie szkielecie, niech pan sobie idzie. Pan w ogóle mi obrażenie. Czy może pan ją wypuścić w końcu? Ała, no przodu mi strzela cały czas. Głodna jestem. Muffinka, no, wyłaź stamtąd, co ty tam robisz? Co ty tam robisz znowu, no? Nic mi nie da,
dają do jedzenia. Pani lekarz, czy może pan ją normalnie wypuścić? Dlaczego pan się nie odzywa? Dlaczego on się tak na ciebie patrzy, no? Co tu się stało? Dlaczego to wszystko obrosło? Mufinka, wstawaj, idziemy. Ja cię muszę jakoś zebrać. Czemu ty latasz? Mufinka, chodź, ja cię muszę na barana wziąć. No, idź mi stąd, panie zombiaku. O, żelazo dał. Mufinka, wstawaj stąd, no, nie śpi. Nie mogę. Dobra, Mufinka, ej, zbierz te swoje rzeczy. Czemu ty wyrzuciłaś te swoje wszystkie rzeczy? Jak nie możesz się ruszać? Ciężkie. Mówisz mi, że co jest? Coś mnie bije, Mufinka. Dobra, my musimy stąd jakoś wyjść. Panie lekarze, czy może nam... Czemu się teraz na mnie... Nie! Ja nie mogę. Mufinka, ja cię niestety zabuduję z powrotem. Mufinka, słuchaj, musisz stamtąd wyjść. Czemu się tak na mnie patrzy? Ja muszę tą potkę regenerację sobie wypić. O co chodzi? To cały czas się drze na mnie. Czy ty możesz biec? Nie mogę właśnie. Czekaj. Ja nie wiem, jak ja mam cię wziąć ze sobą. Słuchaj, na barana? Nie mogę cię na barana. Ja nie mogę, tu tyle potworów. Zaraz będzie dzień. Oto odgrodzimy się od tego lekarza. Słuchaj, poradzimy sobie. Na spokojnie. Idź mi stąd, zombiaku. Nie, nikt cię tutaj nie chce. O co tu chodzi? Nie wiem, weź mnie stąd, proszę. Ja już zaraz... Zajmę. Idź mi stąd. Czemu to się powiększa? Mufinka, tu jest jakaś... coś tu wyszło, jakaś trucizna z ciebie wyszła. No zobacz sobie to. Ty się nie możesz ruszać, zapomniałem. Ty nie możesz się w ogóle ruszyć? Nic, nie, ani troszeczkę? Nie mogę, no, dzisiaj ci to cały czas na nas patrzy, ale zniszczmy to. Zobacz, ej, w ogóle on jest jakiś dziwny. Mufinka, ja nie mogę. Dobra, wiesz co, ja mam pomysł. Ja cię do łódki wsadzę i cię łódką prze... Dobra. Mamy drewno. Masz drewno, Mufinka? Ja mam ci coś podać, kiedy... No nie masz żadnego drewna. Poczekasz tutaj, panie lekarzu, proszę cię tutaj, proszę zostawić Mufinkę. On nie olewa w ogóle, widzicie, on ma mnie gdzieś. Szybko, potrzebujemy jakichś deski, gdzie są jakiekolwiek deski. Ja wiem, schowałem w tym, w enderczyście chyba. Jest, dobrze, o tyle dobrze, że wziąłem sobie drewno. Mufinka, będziesz musiała w tym momencie wskakiwać do łódki i popłyniemy, tak. Odgrodzimy się od niego, ja się go boję. Tak, o, gdzie jest jakaś łódka? No jak ja mam przez ten ogień przeskoczyć, no, to, co jak... ty robisz? Dobra, tutaj postawię łódkę. Okej, okay, Mufinka, teraz ona musisz tutaj... Co? Nieważne, słuchaj, ja ci pomogę. No, chodź. Mufinka, co ty robisz znowu, no? Mufinka, no nie, no śmierć się. Czy możesz przestać się wygłupiać? O, wsiadaj tu. Dobra, super, mamy cię w łódce. No i co teraz? Tylko, no ale teraz muszę... Nie, ja cię muszę teraz do góry podnieść. No ja nie mogę, z tobą się po prostu nie da. Dobra, wiesz co? Jeszcze raz na spokojnie. Ja cię tutaj chyba muszę podkopać troszeczkę. Wody, nie mam wody. Dobra, nie, ja cię tutaj nie mogę zostawić. Ale przynajmniej się uspokoiło. Widzisz, noc zeszła, więc nie ma żadnego problemu w tym momencie. Ale zaraz dobra, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Stworzymy drugą łódkę. Patrz. Będziemy mieli drugą łódkę i ty na przykład naciśniesz w tym momencie na drugą łódkę i powinno cię tam przenieść do niej. Daj, Mufinka, i zobacz. I teraz z tej musisz przeskoczyć do tej. Dobra, udało się. Tylko, że musimy zamienić się chyba miejsce. Wow, dostałem szybkość. Jestem szybszy. Dobra, ale Mufinka, prowadź. Prowadź nas teraz. Pójdziemy szybko. Szybko. Jak prowadzić? No nie wiem, nie pytaj mnie. No weź pomóż mi. No dobra, nie musimy się zamienić miejscami. Dobra, jeszcze raz. O, dobra, Mufinka. Teraz niedobrze mi. Jak to ci niedobrze, Mufinka? No, nie, słuchaj. Nic nie jadłam. Ale no to masz jabłuszko, ci dam. Poczekaj, trzymaj. O, proszę, złapisz to jabłuszko, czy nie? O, złapałaś, dobra, zjedz sobie to jabłuszko na spokojnie. Mufinka, słuchaj, już jest prawie dobrze, już odpływamy odtąd. Ja nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje, ale tu jakieś straszne rzeczy się dzieją, a ten lekarz jest jakiś nienormalny. On jest po prostu nienormalny. On cały czas się po prostu na ciebie patrzył. Wiesz, że musimy aż tam dopłynąć cały czas tą jedną łódką. O matku, ci tak przy to zajmie wieki. Płynę najszybciej, jak potrafię. Ja nie mogę. Nigdy jeszcze tak nie płynąłem przez pustynię. Piszcie mi w komentarzu, czy wypłynęliście kiedyś tak przez pustynię. I napiszcie, jak myślicie, o co chodzi z tym lekarzem. Zobaczcie, on w ogóle się nie ruszał. W ogóle nawet nie reagował na moje słowa. Stał i patrzył się bezpośrednio w Mufinkę. Dopiero jak ją zabrałem, to w tym momencie stwierdził, że będzie robić coś innego. Dobra, my teraz szybko przetransportujemy Mufinkę, no i położymy ją do łóżka i mam nadzieję, że ona się ogarnie, bo ona jak zwykle stał z masę problemów. Wiesz, tu Kitek, jesteś niemiły. Jak niemiły? No taka jest prawda. Wow, zobacz, już widzę nasz domek. Musimy troszeczkę odbić, bylebyśmy do tej wielkiej dziury naszej nie wpadli. Jakiej dziury? No Mufinka, no mamy tam kopalnię przecież z przodu, no. Ja nie mogę. Dobra, ja mam nadzieję, że tam naprawdę wszystko będzie już w tym momencie na spokojnie, bo ja mam dosyć. Ja po prostu mam dosyć z tobą przygód. Odkąd, Mufinka, tu jesteś, same problemy są. Dobra, musimy sobie tutaj oczyszczać drogę, żeby do żadnej dziury dziwnej nie wpaść. Gdzie jest... O, dobra, już widzę. No, prawie wpłynęliśmy. Zobacz, Mufinka, zobacz, jak mało brakło, żebyśmy wpłynęli do tego... Po co ci ta dziura? No przecież ja tu zbierałem diamenty na twoje lekarstwo, a ty mi potem uciekłaś gdzieś. Nie uciekłam. Dobra, tu jest pan Andrzej. Tylko pan Andrzej pewnie będzie do nas w tym momencie walić z kuszy, przypomnę ci. Po co go tu zostawiłeś? Po to, żeby nam dał potem totemy. O!
Mufika, czy możesz nie bawić się z panem Andrzejem? Dobra, udało się, Mufika, już jesteśmy w domu. Masz strzałę w głowie. Daję sobie sprawę. Dostałeś strzałę w głowie, Mufika, dobrze się czujesz? Nie. Słuchaj, ja cię puszczę na wodę i będziesz sobie pływać po prostu w łódeczce i tam sobie odpoczniesz. To jest mój plan. Okej. Okay. Dobra, Mufinka. Teraz ty sobie tutaj odpocznij pod drzewkiem, a ja w tym momencie przygotuję jakieś może inne lekarstwo, bo ja tu mam jeszcze jakieś dwa różne inne lekarstwa, więc masz, Mufinka. Wypij, może poczujesz się lepiej. Proszę cię bardzo. To jest chyba trucizna. Dobra. Ale tamto wypij, żeby nie było. A ja mam nadzieję, że Mufinka w końcu zacznie nam pomagać tutaj, a nie chodzić z jakimiś lekarzami. Ty uważaj na więcej razy na siebie, dobra? Dobrze.